Dzień dobry. W dzisiejszym studium przypadków poruszymy temat mężczyzna w gabinecie kosmetycznym. Coraz więcej panów już korzysta z naszych usług, ale jest jeszcze niestety bardzo duża część, która nie wierzy w zabiegi, no i nie widzi takich potrzeb. A z mojego doświadczenia i z moich obserwacji wynika, że panowie nie widzą potrzeby korzystania z zabiegów, dopóki nie zobaczą, jak zmienia się ich skóra. A dermation to idealny zabieg właśnie dla mężczyzn. Jest po pierwsze techniczny, bezbolesny, a panowie nie lubią bólu, nieinwazyjny, w związku z tym nie ma takich negatywnych pozostałości na skórze, które trzeba przez kilka dni ukrywać. Efekty są widoczne gołym okiem, najczęściej już po pierwszym zabiegu, więc to też zachęca panów do przychodzenia na kolejne zabiegi w serii. No a przecież panowie mają dokładnie takie same problemy jak my, kobiety. Też mają skóry naczyniowe, też się starzeją, mają zmarszczki i to czasem zdecydowanie większe niż kobiety, bo po prostu nie dbają regularnie i systematycznie o skórę w pielęgnacji domowej. Też pojawiają się u nich rozstępy. Również potrzebują wyszczuplania, na przykład brzuchy. Zaczniemy od zmarszczek. Idealnym koktajlem dla skór męskich jest koktajl Revital, ale również Moisturizing. Pamiętajmy, że podczas jednego zabiegu możemy łączyć te dwa koktajle. Silna regeneracja, wypłycenie zmarszczek, nawilżenie, wcześniej oczyszczenie tej skóry, to jest oczywiście to, od czego panowie powinni zacząć. No, koktajl Revital będzie działał silnie przeciwzmarszczkowo. On dzięki zawartości Matrixila, komórek macierzystych z czerwonego ryżu, kwasu hialuronowego, będzie właśnie nie tylko nawilżał tą skórę, ale działał na odbudowę macierzy skórno-naskórkowej, tak działał właśnie Matrixil i wypychał te zmarszczki do góry. Koktajl nawilżający jest niezbędny dla skór męskich zwłaszcza, ponieważ panowie bardzo rzadko stosują kremy. W związku z tym tutaj to dogłębne nawilżenie głębokich warstw skóry rzeczywiście im się przyda. Koktajl zawiera kompleks Dermaflux, tu wchodzi wiele składników nawilżających, które bardzo dobrze zatrzymują wodę na skórku, w wierzchnich warstwach, ale również kontrolują ten przepływ wody w tkankach i między skórą właściwą a naskórkiem. Spójrzcie proszę na zdjęcia, jakie efekty możemy uzyskać właśnie przy tych dwóch koktajlach, albo w połączeniu, albo tylko same te koktajle, już po bardzo krótkich seriach. Przypomnę, od 3 do 6 zabiegów wykonywanych co 7-14 dni w zupełności wystarczy, aby właśnie takie efekty już otrzymać i uzyskać zadowolenie naszych tym razem męskich twarzy. Dermationa można oczywiście połączyć z różnymi innymi zabiegami i to też jest u panów jak najbardziej wskazane. Polecany jest peeling kawitacyjny, to oczyszczenie skóry, wygładzenie warstwy rogowej. Nie często sobie też robią peelingiem, zapominają o kremie, a co dopiero właśnie peeling w domu. W związku z tym peeling w gabinecie jest jak najbardziej wskazany. Oczyszczanie wodorowe, czy też można w późniejszym czasie, jak już panowie zapoznają z zabiegami kosmetycznymi, wprowadzić mazoterapię mikroigłową. No to silne pobudzenie, stymulacja, dostarczanie składników aktywnych będzie tutaj zdecydowanie poprawiało ich skórę. Można również dodawać, łączyć ze sobą koktajle, tak jak powiedziałam, ale również dodawać filler i peptydy. No to też sprawi, że panowie zauważą jeszcze szybciej te pozytywne zmiany na swojej skórze. Stymulacja poprzez mikroigłówkę, oczyszczanie wodorowe, łączenie koktajli, dodawanie peptydów. Spójrzcie na zdjęcia właśnie takich już bardziej rozbudowanych procedur zabiegowych.
To zdjęcie na pewno już widziałyście niejednokrotnie. Ja je przytaczałam je w innym też studium przypadków, właśnie w połączeniu mikroigłówki z dermationem. I tak rzeczywiście tutaj zrobiłam 3 zabiegi mikroigłowe, później przeszłam do serii dermationa. To jest efekt po 3 zabiegach mikroigłowych stymulujących silnie skórę i po 3 zabiegach z użyciem dermationa. Z tym, że ja tutaj jeszcze oprócz koktajlu Revital dodałam również koktajl Smoothing. Pamiętajcie, że koktajl Smoothing, który jest przeznaczony na bliznę i na rozstępy, możemy potraktować jako świetną terapię właśnie na takie głębokie bruzdy i zmarszczki. Kolagener, który bardzo tam w tym koktajlu Smoothing silnie pobudza właśnie kolagen typu pierwszego, takie daje silne efekty. Tutaj to oko dokładnie jest tą samą metodą opracowywane, czyli najpierw zabieg mikroigłowy w połączeniu z kwasami i później program najpierw ujędrniający, na zmianę ujędrniający i anti-aging na dermationie. Tutaj Revital razem z peptydami i też z filerem. Zmarszczki zmarszczkami, jak najbardziej. Zmarszczki panowie też posiadają i jak widać bardzo głębokie i tutaj trzeba się nad nimi pochylić. No ale u panów są również problemy typu naczynia krwionośne porozszerzane. Zwłaszcza u tych mężczyzn, którzy dużo przebywają na dworze, którzy mają właśnie taką pracę nie w pomieszczeniach, to jest naprawdę duży problem. Panowie nie chronią skóry przed słońcem, nie chronią skóry przed mrozem, więc mogą mieć, nie mogą też przykryć tych zaczerwienień, bo się po prostu nie malują. A niestety już takie naczynia dają bardzo również odczucia pieczenia, kłucia tej skóry, swędzenia, ona się rumieni, w związku z tym też dla nich te zabiegi są bardzo potrzebne. Dermation, zabiegi na naczynka, będzie nie tylko łagodził rumień i zmniejszał ten rumień, ale również będzie właśnie łagodził wszelkie dolegliwości czuciowe związane ze skórami naczynkowymi. Oczywiście skóry męskie bardzo również lubi trądzik różowaty. Tutaj możemy w takim razie jeszcze dołączyć sobie do programu naczynkowego koktajl Acne i już w tej postaci grudkowo-krostkowej nie tylko dbać o likwidację naczyń, bólu pieczenia tej skóry, ale również możemy zadbać o właśnie krostki związane z trądzikiem różowatym. No i kolejny problem męski, myślę, że największy kompleks męski, no to oczywiście włosy. No zwłaszcza to łysienie androgenowe, niestety najczęstsze u mężczyzn i nieuniknione, ale na szczęście możemy już i z łysieniem androgenowym walczyć, możemy je zdecydowanie opóźniać. Dermation tutaj znowu idealnie się sprawdzi. Podczas zabiegu wprowadzamy koktajl bardzo mocno zaawansowany do mieszków włosowych. Bajkapil, czyli taka substancja najbardziej aktywna, to nowatorski składnik aktywny. Jest to, łączy w sobie on 3 składniki roślinne, które bardzo silnie stymulują mieszki włosowe do właśnie fazy anagenowej. Tarczyca bajkalska to 11 tych roślin, źródło bajkaliny, ona stymuluje uśpione komórki macierzyste mieszka włosowego, no i wydłuża tą fazę anagenową. Nowością wynikającą z aktywności bajkaliny jest to, że jest to składnik bardzo uniwersalny, ponieważ działa także właśnie na łysienie hormonalne, jest niezależny od płci i niezależny od kwestii hormonalnych. W związku z tym świetnie sobie możemy z łysieniem androgenowym poradzić. Włosy stają się gęstsze, łysinka się pokrywa, wzrost, ta faza anagenowa się wydłuża, w związku z tym włosy stają się gęstsze, grubsze. No, spójrzcie sami na te zdjęcia,
Tutaj mój komentarz jest chyba zbędny. Tutaj jest po trzech i po pięciu zabiegach. Kolejne zdjęcia dokładnie tak samo. To są młodzi panowie. I u takich najczęściej warto właśnie zacząć takie zabiegi pobudzające te mieszki włosowe, kiedy jeszcze dihydrotestosteron ich po prostu całkowicie nie zabił. No i ostatnie zdjęcie tutaj w trakcie kuracji, ale też już widać bardzo silny porost włosów. Zróbmy w naszych gabinetach także ofertę dla mężczyzn i wprowadźmy ich w ten bardzo ciekawy, no i zarazem, jak się okazuje, bardzo pomocny również dla nich świat kosmetologii.